Witam wszystkich! Dzisiaj w tym filmiku pokażę Wam, co się stanie, jeżeli zrobimy rebal pamięci DDR3 kulkami o średnicy 0,3 mm zamiast 0,45 mm. Niestety nie posiadam takich, muszę zakupić, żeby sobie zrebalować ten cały układ. I także zapraszam na filmik pokazujący, jak to wyglądało. Tak więc, tak, tutaj zrobiłem sobie takie prowizoryczne. Trzymanie tego sita. Pod spodem jest układ. Pod spodem jest deska, do której zrobiłem tutaj na górze. Widzicie, jest śruba, podkładka. Z drugiej strony jest to samo, która trzyma te sito tak, żeby się nie ruszało. No, niestety nie mam takich fajnych urządzeń z AliExpressa, które można zamówić, że są do mocowania sita i właśnie układów. Pod spodem jest taka sprężynka która dociska ten układ ale w przyszłości myślę, że sobie takie coś zamówię chyba, że coś wymyślę swojego, żeby móc trzymać takie właśnie układziki sobie w ryzach powiedzmy widzicie, tutaj kulki są włożone do, do tego 0,3 mm, widzicie, że są o wiele, wiele mniejsze i teraz zobaczymy, co się stanie, jeżeli zrebaluję taki układ kulkami 0,3 mm Oczywiście, niektórzy z Was już mogą wiedzieć, co się stanie, ale tu jest taka ukryta, jakby tajna rzecz, o której <coughs> mogą niektórzy nie wiedzieć, ale w dalszej, w dalszej części filmiku dowiecie się, o co chodzi. Tutaj nanoszę na te sito, jeszcze przed całym grzaniem sobie rozpuściłem na wykałatce pastę lutowniczą, zwyczajną pastę lutowniczą polską. Jest genialna, według mnie. Te topniki, wszystkie, które tam reklamują, te. Yy, jakie, to są, jakie to jest firmy? Gdzieś tam miałem. Antecha i tak dalej. Myślę, że to jest też trochę przereklamowane. Tu jest topnik polski, on się sprawuje generalnie dla mnie super. A naniosłem go po to, żeby po prostu te kulki pod tym układem się lepiej tam yy, zrutowały z tymi gniazdami. Jak widzicie, tu już zacząłem grzać. Jak widzicie, topnik zachowuje się, znaczy topnik to jest pasta lutownicza. Zachowuje się naprawdę super. Żadnego bombelkowania, skwierczenia czy jakichś innych takich dziwnych topników. Pięknie się to wszystko układa. Hot to robię wszystko baku 858D. No i zobaczcie, co się stanie. Po jakiejś chwili. Jak widzicie już się tutaj kulki niektóre ładnie przyczepiły do padów. Ale tutaj po prawej stronie trzy pola mają problem i zastanawiam się dlaczego. Czy jest jakaś yy, ta powierzchnia, jakby to powiedzieć. Bo one te pady w ogóle nie wyglądają na uszkodzone, tylko nie chce się do nich jakby przyczepić cyna. I zastanawiam się co może być tego powodem. Być może trzeba będzie potem, ewentualnie przed wlutowaniem, z kulkami za 45 mm, wyczyścić je bardzo porządnie, bo są może zabrudzone czymś. Ale jak widzicie, kuleczki pięknie się wlutowały. Trzeba odczekać tak do 10 sekund, myślę minimalnie, żeby zacząć ściągać sito. Bo widzicie, że nieraz, pod, jak już się odjedzie hot to fajnie się tak jakby zmieniają, nie? To jest właśnie stygnięcie tej cyny. No i teraz tutaj sobie wyciągnę ten układ i zobaczymy, jak, on wygląda, jak to wszystko wygląda po wlutowaniu. A powiem Wam szczerze, że wyszło naprawdę super. I, i patrzcie, tutaj zrobię pauzę. Po środku. Jest taki mały występ w tych DDR-kach trójkach, i dlaczego nie można użyć na tych DDR-3 kulek 0,3 mm? Ponieważ to 0,3 mm, jak się położy układ na płytę, one nie będą dosięgać do, do płyty. Średnica musi być większa niż wysokość tego tutaj. Zresztą pokażę to chyba dalej gdzieś w filmiku. Super, pobawę się zrobili teraz, że można źródło danych i przewijać filmiki, można sobie załadować kilka filmików i puszczać na przykład i omawiać, nie? To jest super sprawa, bo powiem wam, że ja to nagrywałem wcześniej z głosem, ale z głosem gdzieś w, wysiadł po pół minuty, nie kapłem się i gadałem, gadałem, a tam już mi się nie nagrywało. I zobaczcie, tutaj są te trzy pola, do którego... Się nic nie przylotowało. Ja jestem pewny teraz na 99%, że to jest źle, ponieważ sprawdziłem sobie na AliExpressie te układy i wszędzie są kulki, jeżeli chodzi dokładnie o ten sam numer układu. Także prawdopodobnie może coś się działo z tym dyskiem, dlatego że tutaj nie miał kontaktów z tymi trzema padami, tak? I tak mam go rozobranego. Na części pierwsze są wlutowane. Wszystko jest po prostu, wszystkie układy są wlutowane. Czekam tylko na sita, żebym mógł sobie przekulkować kontroler i pamięci i jak mi przyjdą sita to już wtedy będę działał i zobaczymy czy ten dysk się jeden lightona uda uruchomić a jak nie to trudno przynajmniej czegoś się tam nauczyłem z dyskami i tak dalej a potem będę sobie jeszcze kombinował może z tym, że kupię sobie takie coś do wlutowania kości pamięci z dysków z SSD i będę się bawił pendrive'y z kościami od SSD. Zresztą można chyba nawet tak testować kości, która jest sprawna, która niesprawna. Bo jeżeli sobie wlutowałbym do takiego czegoś, jedną kość i okazuje się, że nie działa, no to znaczy, że kość jest spadnięta, tak. No inna jakby zadziała to znaczy, że jest sprawna. Pod warunkiem, że oczywiście perfekcyjnie wlutujemy ją. Jak widzicie, kulki, no ideolo, wyczyścić ten układ i jest po prostu jak ze sklepu. Nówka. Także taki rebal wbrew pozorom nie jest trudny, tak szczerze mówiąc. Najtrudniejsze w tym wszystkim jest, co najtrudniejsze, no na pewno wlutowanie takiego układu, bo trzeba go perfekcyjnie wypozycjonować. Im go lepiej wypozycjonujemy tym nam piękniej siądzie. Dobry topnik też, w tym wypadku używam oczywiście tej pasty, która jest naprawdę dobra. I zobaczcie, no tak to wyszło. Oprócz tych trzech tutaj kulek, które, jak mówiłem, będę musiał je sobie. O, i tutaj już pokazuję, że jest płytka gotowa na przyjęcie tego układu. Chociaż tutaj, zobaczcie, na płytce mamy wszystkie pola ucenowane. Także myślę, że to musi, muszą być te kulki, trzy na tym układzie, bo inaczej nie będzie działało. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Jeżeli lubicie majsterkować w elektronice, polecam uczyć się, eksperymentować, nie bać się, bo na pewno będzie tak, że uszkodzicie na początku różne tam urządzenia. Może nawet nie, no to zależy, jak będziecie do tego podchodzić. Na pewno nie warto się spieszyć przy takich robotach. Trzeba wszystko przemyśleć, podejść z głową, a na pewno wszystko się uda. Jeżeli będziemy robili, o i tutaj pokazuje, że te kulki, one prak, no, praktycznie nie wystają spoza tego, no nie, da, nie dało rady by tego zrobić tak, żeby ten układ tutaj siadł. Myślę, że kulki 0,40 mm już by były nawet spoko, żeby ten układ było można położyć na płytce, ale 0,30 za mało, za mało, to jest za mało jednak. Może minimalnie wystaje, ale to nie wiadomo, czy wszystkie kulki by się połączyły tutaj z padami. Także to jest tylko taki filmik pokazujący, co się stanie, jak się wlutuje do układu za małe kulki. Bo jeżeli ten układ był całkiem płaski, no to wtedy nie ma problemu, tak? Ale on ma po środku właśnie taki pasek, który wystaje troszeczkę. No i niestety nie można użyć mniejszych kulek niż... Myślę 0,40 mm, a zalecane jest 0,45 mm. No i tutaj te trzy pola, jeszcze raz. No wyglądają na jak nówki, tylko no mówię, nie chcą się trzymać kulki, i to jest pytanie tylko dlaczego. Czy wystarczy przeszlifować może jakoś delikatnie jakimś takim papierem ściernym 2000, żeby usunąć jakiś tam, nie wiem, nagar, nalot. I to by było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.